Co to za raj? Dzień dobry. Jesteśmy u Urszuli Majdowej w raju. Ja jestem Grzegorz Majda. Może ktoś nas już zna. To my. Tacy, co mają hople na punkcie roślinek. I to najbardziej tych, co kwitną. Ale nawet jak nie kwitną, to zobacz. Mają piękne liście. To będzie piękny, kolorowy, kwitnący do samego mrozu. Od samej wiosny. Jak widać tutaj, te chwasty nie mają szans. Nie mają. Nie mają. Bo no ja ci powiem, jak tu jestem nieraz jesienią, tak te liliowce, chwosty się przewrócą. To tymi liściami swoimi, nie? Reszta zielska. Pięknie przygniotą. Zobacz, rozmaitość jest. Niesamowite. Są iglaki, ale one teraz nie są. One są dobre na zimę. Tak. Nie są tutaj najważniejsze. Najważniejsze są tutaj te byliny, które rosną. Kwitną. Hortensje gdzieniegdzie już się pojawiają. No i już Anabelka. Ładnie kwitnie. I bukietowych. Tu będzie sporo, sporo hortensji bukietowych, ale o tym potem. Jak będą kwitły, to wam pokażemy. Cebulowe przekwitły, ale jeszcze widać, że będą mieczyki. Będą lilie. Jest cebulica. Teraz lilie zaczynają się rozwijać. Liliowce już całe w pąkach. A hortensje bukietowe dopiero jeszcze. Jeszcze kawa. O, maczek piękny. Zobacz, jaka piękna. Złota tuja. Tata im sadził, bo mi się tam trochę podoba, tą gajladnię. Zobacz, jeden owad na drugim na nim. Niesamowite. Przepychają się. Widzisz, który? Tak, tak. Widać te owady? Widać trochę. Widać. Przepychają się. Muszą mieć tam coś dobrego. Podejrzewam, że to, co ja mam słoika. Już. Już. Od kilku tygodni zbierasz. No, trzy mi odebrania były. Czekamy na czwarte zlikę. No, ale zobaczymy. Było troszkę deszczyków. Może troszkę będą. O, tu piękna czmielina na obciętej metasekwoi. Tutaj? Ostatnie gałęzie metasekwoi obcinałem w zeszłym roku. No, już pięknie zarosła. A to jest ciekawa ściółka. Powiedz, co to za ściółka. A z bylinek. Z bylinek. Zobaczcie, jakie fajne. Jest wiele odmian takich bylinek, które się nazywają rozłogowe. Rozłogowe. Błądzą sobie po ziemi i nie dadzą zbytnio nikomu na siebie. Na rosnące kawałek jest inna ta bylina. I po nimi też wychodzą mieczyki. O, większe. No, te są irysy. Irysy. Liliowce, dorsy, astry. No, jest wiele, wiele pomysłów. Tu jako ściółka są hosty. Tam, gdzie dużo cienia, duże drzewa, warunki skrajne, to mamy dużo hosty. Jak widzicie... Tak? Jak widzicie, hosty też mogą rosnąć w donicach. Też. Jest dowód. I co, a to nie jest chosta, to jest bergenia. To jest bergenia, ale tam dalej. Chosty też rosną, tam już tam dalej zaraz tam będą. Dalej jest chosta, pokażemy ją zaraz. No ale bergenia też, no. Też, i zimę przeżyły. Tak. No, chosta też. A bergenia też się super nadaje właśnie do cienia. Do cienia. Będzie miała piękne liście. Piękne liście, które przejawiają się pod jesień na piękny bordowy kolor. Tu nawet widziałem żurawki w donicach, wiesz? Mhm. No. Żurawki to jest to. Też pięknie w donicach potrafi rosnąć. Tam w cieniu też pięknie radzi sobie laurowiśnia. Zobacz, jakie ma piękne, soczyste liście. Ja ci powiem, że w tych suchych warunkach to nawet opuchlaki się tam nie utrzymają.
Dereń. Dla kontrastu. No i to są takie piękne, duże drzewa. I pod nimi te cudowne rośliny. Miałem się nie pokazywać, nie? Tak, tylko cię czasami pokażę, złapię. Czasami. Czasami. Dobrze. O, piękny kwiat. Od żurawki. Jaki wysoki. To jest żurawka? Tak. Uwielbiają go psowie. Parzec jak piękny zakwit. Też taka okrywowa bylinka. Tworzy rozłogi, korzenie. Zacznie dalej. Piękny taki. Milutkie bardzo w dotyku. Taki ma puszek na sobie. Bardzo ładna roślina. Naparstnice, które się same rozsiewają. Podobno trujące rośliny. Że uważajcie, jak macie dzieci. Jak pięknie. Ta wierzba przycięta. To ta jest z tym fioletowym Baśką, wiesz? Aha. A zobacz, jak przycięta. No ile tu odrostów. Ale pomimo tego przycięcia też dostanie, tak? Tych tak, baziek. Oczywiście. Tylko teraz nie możemy obcinać aż do kwitnienia. Tu w pieńku. Stary pień z lasu albo z sadu, bardziej mi to wygląda na sad, konkretnie na gruszę, którą zjadł bardzo gruszy i teraz jest tak pięknie wykorzystany. Też skalny ogród z rojników. Które najbardziej chyba znoszą suszę. I rosną wśród kamieni. To by 60 stopni było, nie? One by trzyły, a tamto coś ci przypomina z Norwegii. No, to jest hortensja pnąca. Pnie się tutaj po tym ogrodzeniu, ale jak widać, no tu jest fajne w niej to, że wygląda jak drzewko. Jest tak formowana, cięta, żeby był ten goły pień. Gdzie leżały mamie tak, tak. Na ziemi, już tam posadziła kwiaty, a hortensja nie idzie do góry, nie? Każde wykorzystanie miejsca, że nawet pod hortensją może coś urosnąć. Deren przycięty ładnie w kule. Ten, co ma piękne różowe pędy zimą. Karagana szczepiona. No tam mamy wisienkę, żeby było co skubnąć. No i dalszy ciąg bylinek. I byliny. Rośnie dwuletnie. Rozsiewają się i też kwitną. Może tak moglibyśmy powiedzieć nieskończoność. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jest to robione z pasją. Wszystko nieusilnie sadzone na to miejsce, w którym raz się nie udało drugi raz, tylko po prostu jak wyszło, jak pasuje do tego miejsca, to dalej tam zostaje i tak pięknie się przez lata prezentuje. Pięknie zarost barwiny. Widzisz? Lawenda przerośnięta barwinki. Obydwie rośliny wytrzymują wszystko. I dlatego tu rosną. No to na tym będziemy kończyć chyba, Michalina, bo się robi za duży upał. A my nie skalniaki, my nie rolniki. Uciekamy. Uciekamy. Nad staw. Nad staw.